że no nie patrzę w spalinach na wyniki, to na pewno. Patrzę na to, jakie mamy założenia i czy one są wykonane przez zawodników. No nie ustrzeliliśmy się na pewno błędów w pierwszej połowie, w fazie bronienia, w fazie przejścia do ataku do obrony i tam straciliśmy piłkę w bocznej strefie. Złe przesunięcia, takie wrotu, no i złe wybory bocznego skrzydłowego, no i strzeli nam bramkę na 1-0. Gra ogólnie w pierwszej połowie była, uważam, że wyrównana. Mieliśmy też swoje jakieś tam sytuacje i akcje, które mogliśmy zakończyć, ale z przodu brakuje stricte, brakowało stricte tak. Tak zwanej determinacji do strzelenia bramki, zbyt długie namyślanie się, czasami trzeba po prostu mieć głosy w głowie, że idę, uderzam do bramkę, nie kombinuję, nie przyjmuję piłki, albo wygrywam z pierwszej, no nam tego zabrakło. No w drugiej połowie no, na pewno poziom gry był dużo, dużo niższy. No. Mamy ograniczoną liczbę zawodników ze względu na braki, które wcześniej mówiłem, ale także na kwarantanny, na choroby. No i ta gra też po prostu kolokwialnie mówiąc siadła, tak jakby chyba z jednej i z drugiej strony, nie było tego tempa, co było w pierwszej połowie. No na koniec też nie uczyliśmy się błędu przy prowadzeniu, no ale pewne rzeczy próbujemy, pewne rzeczy uczymy się, a gra to jest najlepszą nauką i wyciąganie wniosków, więc tak jak powiedziałem, no na pewno nie wynik, a to sobie założyliśmy, a jakieś uwagi czy do zawodników, to w szatni sobie na spokojnie było. Jeżeli chodzi o mecz z Kuczego, no straciliśmy dwie bramki w końcówce spotkania, ale ty grał bardzo młody zespół, i który musi popełniać błędy, żeby się rozwijać i wyciągać wnioski. Jeżeli chodzi o dzisiaj, to graliśmy cały czas prawie tym samym składem i to też wynikało z bardzo ciężkiego okresu przygotowań, no ale błędu, który został popełniony i braku asekuracji. Ale tak jak powiedziałem, no bądź się przydarzy, no to nowy się widzę nie przydarzył, tak? Więc tą bramkę tak nie zaliczał do tego, że tam w kluczówce tracimy bramki. Cały czas powtarzam, że no, my nie dysponujemy dwoma jednostkami, gdzie możemy sobie zmienić, bo chcieliśmy grać. Wielu zawodników od początku na 90 minut w sparingach, no te nałatwienie plus treningi, które mamy, nałatwienie zmęczenia i treningi, które mamy i mecze i dziewczyny zdania, no to powoduje to, że gdzieś to zmęczenie jest, ale to dobrze. Ma widzę przyjść świeżość, ma widzę przyjść to, że będziemy 90 minut na pewno, to takie.